marca, 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy otwieram 38 sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Krańskim. Stwierdzam na zasadach ogólnych 15 radnych, w obradach dzisiejszych uczestniczy, czy mogę list obecności, to ilu jest? 14 osób. Myślę, że pan Drogoś dojedzie, także tutaj uczestniczy 14, jeden, myślę, że dojedzie. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej, witam pana burmistrza, witam pana skarbnika, sołtysów i przewodniczących zarządu, mieszkańców samorządu Kamienia Krańskiego, starostę Sepolińskiego nie widzę, był zaproszony. Radnych Rady Powiatu Sępolińskiego, przedstawicieli Izby Rolniczej, prezesa Stowarzyszenia Nasza Kraina pana Szylinga, kierownika Biura Stowarzyszenia Nasza Kraina pana Rykowskiego, prezesa LKS Kamionka pana Lisa, prezesa Gminnego Zrzeszenia LZS pana Trzymiatowskiego Henryka, koordynatora do spraw sportu pana Szwoherta, przedstawicieli lokalnych mediów oraz pozostałe osoby uczestniczące w dzisiejszej sesji. Przedstawię teraz porządek obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych, informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, informacja na temat sportu na terenie gminy Kamień Krański, przedstawienie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Kamień Krański do Stowarzyszenia Nasza Kraina oraz wskazanie osoby do reprezentowania gminy na Stowarzyszeniu Nasza Kraina, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kamień Krański, uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krańskim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Krański na rok 2014, podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składający przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamień Krański. Przedstawienie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Kamień Krański. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski. To ma jakieś uwagi czy propozycje do porządku obrad? Jeżeli nie, kto jest za przyjęciem porządku obrad, bardzo proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu drugiego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Bardzo proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Sprzeciwu nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do punktu trzeciego. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. Bardzo proszę o pytanie. Proszę pana Zamańskiego. Mistrza, z prośbą o udzielenie informacji na temat, kiedy planowane jest zakończenie przebudowy ulicy Jestrzeńskiego, ulicy Leśnej i Spokojnej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Mistrz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałbym podziękować panu burmistrzowi za interwencję w sprawie awarii wycieku wody. Dzięki pana interwencji, jak w ogóle wszystko szło, załatwi się jak wtedy tego dnia, no to było naprawdę super pięknie. Dzięki pana interwencji w końcu Zedgę przyznał się do własnej wody i naprawił rurę. Także dziękuję bardzo. A przy okazji, jak jestem przy głosie, to chciałabym zgłosić lampę skrzyżowaniu do Dąbrowcy, ulica Główna z Kościelną, Kościelną nr 1. Lampa się zapala i gaśnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Bożena. Panie Przewodniczący, korzystając, że tutaj są radni powiatowi, chciałam zgłosić jeszcze raz tą interpelację, bo już na komisjach, że tak około 3 tygodni temu w Pociczu była awaria przy drodze czy na drodze powiatowej wodociągowa, pękła rura. I to jest przy posesji państwa Bekier. Awaria została usunięta przez ZGM. Droga jeszcze nie naprawiona, ale wiadomo, że naprawią, ale ci państwo zgłaszają,
że posesja ich jest wiele niżej niż droga i przy dużych deszczach są zalewani, więc proszą o taką rynienkę. Taka inwestycja była robiona przy państwa, posesji państwa Chyjek i oni właśnie proszą, aby może przy tej okazji zrobić właśnie taką rynienkę. I ci państwo też zgłaszają, naprzeciwko nich rosną kasztany. Fakt, że te kasztany są na pewno już stare i zabytkowe, ale oni się też boją właśnie o to, że gałęzie stare, one łamią się i te drzewa są stare, jedni podejrzewają nawet, że jest chore. Także bardzo proszę, jak nie usunięcie, to chociażby o przycięcie tych gałęzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa się chciałby zająć? Proszę, pan Januszewski, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Czy gmina ma zamiar przystąpić do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy? Jeśli tak, to kiedy, czy nie ma takiej potrzeby? Dziękuję bardzo. Proszę pan Drogoś, tak? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Ja mam takie pytanie, bo nie bardzo wiem, czy ja to skrzynka jest, a jak już się wyjaśni, czy ja to skrzynka jest, to żeby się tą sprawą zająć. Mówię tu o ulicy Dworcowej. Faktycznie jak się jedzie, samochody tego nie widać, ale jak się jedzie pieszo, stoi taka skrzynka metalowa koło sklepu ABC. Ona jest tak przerdzewiała, nie wiem, czy tam jest prąd, nie wiem, czy tam jest w ogóle. Jak to jest niepotrzebne, to żeby to zdemontować, a jak jest to używane, to żeby to zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa chciałby zająć głos? Jeżeli nie, proszę państwa, wpłynął do mnie wniosek wczoraj od mieszkańców Chłocicza. Ja może go odczytam. My niżej podpisani mieszkańcy zwracamy się z prośbą o modernizację drogi gminnej we wsi Płocicz w kierunku Dąbrowy koło byłej fermy. Modernizacja drogi jest bardzo potrzebna i konieczna, aby umożliwić nam bezpieczną komunikację w codziennym funkcjonowaniu. Obecna droga jest bardzo zniszczona, dziurawa nie nadaje się do jazdy. Trudno się poruszać na tej drodze i dowozić dzieci do szkoły. Dostawcy towarów odmawiają kursów do naszych gospodarstw, bojąc się, że uszkodzą swoje samochody. Z drogi również korzystają mieszkańcy sąsiednich z nami wsi Dąbrowy i Witkowa. Mamy nadzieję, że przedstawi pan naszą prośbę Radzie Miejskiej oraz panu burmistrzowi i liczymy na pozytywne rozpatrzenie oraz ujęcie w planie zadań do budżetu na rok 2015. Z poważaniem, w imieniu mieszkańców podpisał się pan Blazer, tu podpisał się sołtys z Płocicza, sołtys z Witkowa, sołtys z Dąbrowy. I taka prośba tutaj wpłynęła do rady od mieszkańców. I jest, mam tu również podpisy, 162 podpisy mieszkańców Płocicza. Ja chciałbym tutaj podpowiedzieć, tutaj zresztą myśmy już na ten temat kiedyś z burmistrzem rozmawiali, ale ja chciałbym podpowiedzieć, że niedawno też jechałem tą drogą i faktycznie tam jest niemożliwe, bo tam można sobie pourywać w samochodzie całe podwozie. Także tutaj się nie dziwię, że mieszkańcy akurat zgłosili taką prośbę. Bo to jest prośba od mieszkańców. Myślę, że tutaj burmistrz w planie, myśmy już tu wcześniej rozmawiali, bo kiedyś była droga już, ta droga już była poruszana, ale myślę, że teraz tutaj burmistrz już na 2015, bo tam jest naprawdę kłopot z tą drogą, bo to ona jest bardzo nisko. Jak wszyscy wiemy, zresztą mieszkańcy tutaj radni wiedzą, jest bardzo niska. Nie wiem, jaki koszt tam tej drogi, ale myślę, że bardzo drogi. Także taka prośba tutaj do mnie wpłynęła. Czy jeszcze ktoś z państwa ma interpelację? Jeżeli nie, to proszę pana burmistrza o informację burmistrza działalności w okresie międzysesyjnym. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie o działalności międzysesyjnej. A mianowicie 6 sierpnia odbyły się dożynki gminne w Płociczu. Chciałbym serdecznie podziękować osobom zaangażowanym, a przede wszystkim całej wsi za zaangażowanie w dożynki. Rzeczywiście trzeba stwierdzić, że jeżeli ludność lokalna się włącza
do takiej uczestności naprawdę pani dobry pada i dlatego chciałbym jeszcze raz podziękować serdecznie mieszkańcom Pocicza za dożynki gminne w Pociczu. 1 września rozpoczęcie roku szkolnego w Dużej Cerkwicy i tu mieliśmy znakomitego gościa w Dużej Cerkwicy, panią poseł Iwonę Kozłowską. Bardzo fajnie to wypadło i panie dyrektorze też dziękuję za przygotowanie tego roku, rozpoczęcie roku szkolnego. 1 września, jak już była pani poseł, również byliśmy na cmentarzu w Kamieniu Ukraińskim, złożyliśmy hołd pomordowanym w II wojnie światowej w Kamieniu Ukraińskim, łącznie z gimnazjalistami. 3 września przekazanie nastąpiło plan budowy POK w Małej Cerkwicy i tu później podpowiedzi odniosę się właśnie do tej drogi Pocicza, bo też, tak jak pan przewodniczący mówił, już odmawialiśmy, ale to pani wyjaśnię. 3 września odbył się konwent powiatów. 5 września spotkanie organizacyjne KGW w sprawie organizacji święta ziemniaka. 5 września narodowe czytanie teologia Sienkiewicza na językiem ukraińskim. Młodzież gimnazjalna łącznie z mieszkańcami czytaliśmy teologię. 9 września gminne forum współpracy Sośno. 10 września w TPS-ie odbyła się wysiada Dzień Seniora. 13 września odbyły się dożynki powiatowe. 18 września odbyły się Komisje Starej Rady Miejskiej. 20 września mieliśmy święto ziemniaka. I tu też chciałbym wszystkim zaangażowanym podziękować za święto. Cieszę się, że tak dużo ludzi odwiedziło w ten dzień Kamień Krański. Była przeogromna liczba i mieszkańców, i gości zewnętrznych. Bardzo chętnie to wypadło. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu marszałkowi. Przystępuję do punktu 5. Informacja na temat sportu na terenie gminy Kamień Krajowy. Proszę o prowadzenie pana koordynatora. Wysoka Rado, Szanowni Goście. Następnie chciałbym od razu przeprosić, że nie bójcie się, nie będzie tego powodu filozoficznego na temat sporu na terenie gminy, bo chyba taka informacja błędem jest przekazana w materiałach na sesję, tego tak, jest to tylko zwykła literówka, za którą bardzo serdecznie przepraszam, a będę starał się mieć na temat sportu. Jeżeli mówimy o sporcie na terenie gminy, to trzeba rozpatrzeć to na trzech płaszczyznach. Chodzi o sport, turystykę, rekreację. Myślę, że o sporcie szkolnym. Na pewno była mowa o sukcesach w sporcie szkolnym. Mówili już koledzy podczas sesji, powiedzmy, do oświatowej. A ja chciałbym się o sukcesach Klubu Sportowego Kamionka i Gminnego Zrzeszenia RZS. Będą informacje składali prezesie tych organizacji, a ja podam kilka ogólnych danych na temat funkcjonowania sportu na terenie gminy Kamień. Budżet był podobny jak w latach ubiegłych, wynosił nakłady na sport 182 878 zł, w tym dotacje 125 tysięcy zł i można to podzielić na kamionkę, przyznano w tym roku 100 tysięcy złotych i gminne zrzeszenie RZS otrzymało 25 tysięcy złotych. Wszystkie środki były przyznawane w formie konkursu. Pozostałe środki przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia, na obsługę rolnika, wydatki inwestycyjne, to jest 5 tysięcy złotych na boisko w Orzełku, zakupy inwestycyjne to kontener na boisko za Martem. Przedstawię pokrótce, jaką bazą dysponują sportowcy na terenie naszej gminy. Jest to hala sportowa, pełnowynerowana, w której można prowadzić imprezy już po zasięgu wojewódzkim, czy nawet krajowym i takie się na naszej sali odbyły. Mamy dwie sale szkolne, są to sale niepełnowymiarowe, myślę o sali w zespole szkolno-przedszkolnym i jeszcze mniejszej sali za Martem. Do dyspozycji mamy stadion, 10 boisk piłkarskich,
w tym 3 nowe, bardzo ładne, myślę, to boiska w Obgasie, w Zamarcem i ostatnio otwartym boisku w Orzechu. Do dyspozycji ćwiczących jest również Orlik, boisko wielofunkcyjne przy publicznym gimnazjum, boiska wielofunkcyjne do siatkówki plażowej i do plażowej piłki nożnej na plaży. Boiska, powiem, że boiska wszystkim uczestnikom bardzo się podobają i jest szansa na organizację również wielu imprez o zasięgu krajowym. W przyszłym roku mamy szansę na organizację półfinału Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Państwowej Straży Pożarnej. Mistrzostw Polski Strażaków. Jednak trzeba przyznać, że boiska te wymagają co roku jakichś tam drobnych inwestycji, żeby ten standard był coraz lepszy. Boiska wielofunkcyjne, boiska również są przy szkołach, a mniejsze boiska są również w sołectwach, myślę to o boiskach w Wilkowie, Wierzmionkach, Niwach. Na terenie gminy działa jeden klub, to jest LKS Kamionka, 3 sekcje, piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, gdzie ćwiczy młodzież w poszczególnych drużynach. Zarejestrowanych jest 7 kół LZS, zgłoszonych do rozgrywek jest 139 zawodników do rozgrywek w lidze powiatowej i są to LZS-y w następujących wsiach: w Płociciu, Dąbrowie, Orzełku, Obgasie, Zamartem. Drużyny, tak jak mówiłem, grają w lidze powiatowej z wieloma sukcesami. Dąbrówka organizuje tylko imprezy jak gdyby lokalne, uczestniczy w rozgrywkach jak gdyby towarzyskich i organizuje turnieje dla tej części gminy. Radzin w ostatnich latach zawiesił działalność. Nie wszyscy, którzy aktywnie ćwiczą, są rzeszeni w LZS, ale są, mamy takie, że tak powiem, aktywnie sportowo wsie, które uczestniczą w rozgrywkach piłki nożnej, tenisa stołowego czy piłki nożnej halowej. I tu myślę o Niwach, gdzie mieszkańcy tego sołectwa uczestniczą w turniejach piłki nożnej, piłki nożnej plażowej, a mieszkańcy Obgasu wsi, bo Obgas, tak jak popularnie mówimy, PGR, to ma drużynę Obrot, która regularnie występuje w rozgrywkach, a Obgas wieś uczestniczy w rozgrywkach halowej piłki nożnej oraz wspólnie z Dąbrówką stworzyli zespół tenisa stołowego i bardzo dobrze występili w lidze powiatowej, zajmując, jeśli dobrze pamiętam, drugie miejsce. Oprócz tego oczywiście działają UKS-y w szkołach i tak UKS Gimka w publicznym gimnazjum i UKS przy zespole szkolno-przeszkolnym w Kamieniu. Jeżeli chodzi o skorzystanie z sal, to przede wszystkim przeznaczone jest to na zajęcia szkolne, a od godziny 17 nasza duża hala jest do dyspozycji wszystkich organizacji sportowych i mieszkańców naszej gminy. I trzeba przyznać, że w okresie zimowym hala jesienno-zimowym do, powiedzmy, od października do końca marca wykorzystana jest w prawie 100%. Zajęcia od 17 do 21.30 i są takie okresy, że naprawdę z tej sali skorzystać niektórzy już nie mogą, bo po prostu nie ma miejsca. Mówiąc o sporcie, turystyce, rekreacji, należy wspomnieć o naszych domkach, które mamy nad jeziorem Mochel, o tym ośrodku wypoczynkowym. Mamy 20 miejsc noclegowych, przepraszam, 20 domków, to jest około 80 miejsc noclegowych. Nominalna liczba miejsc to jest 2480 w miesiącu. Chodzi o wykorzystanie, bo robimy takie na potrzeby GUS-u sprawozdania statystyczne, to brzydko to tak nazwane osobonocy. W tym roku było w lipcu 1930, to wykorzystanie można mówić 78%, sierpień 1393, to jest 56%, z tym, że nie należy tego rozpatrywać dokładnie tak, jak tu mówimy o tych osobonocach, że te procenty, bo sytuacja jest taka, że my wypożyczamy nie poszczególne miejsca noclegowe, tylko wypożyczamy domki. Jeżeli domek jest 4 czy 5-osobowy, a zamieszkają tam 3 osoby, oczywiście płacą za cały domek, ale my statystycznie musimy wykazać, że mamy 5 miejsc noclegowych, a były 3 noclegi, powiedzmy. Dlatego
No tak to wynika ze sprawozdań, a trzeba powiedzieć, że w okresie zwłaszcza lipca i tych wydłużonych weekendów, żeby no, załatwić sobie miejsce w domku, to trzeba taki domek zarezerwować już przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, bo no, jest dosyć duże zainteresowanie. Podam tylko, że wpłaty za korzystanie z domku w roku poprzednim wynosiły 107 122,12 zł, a w roku bieżącym, czyli na koniec sierpnia, wynosiły 87 848,02 zł. Oprócz meczów, turniejów i drużyn LKS Kamionka i rozgrywek Ligi Powiatowej w roku 2013 odbyło się 50 imprez, przeprowadziliśmy 50 imprez, a w bieżącym roku tych imprez jest 40. Oprócz imprez typowo sportowych czy rekreacyjnych organizowane są wycieczki piesze i rowerowe i tu uznanie przede wszystkim dla emerytów, bo jeżeli organizujemy wycieczkę wspólnie powiedzmy z emerytami, to na takiej imprezie jest zawsze ponad 30 osób. I to ludzi, jak mówimy, już troszeczkę w jesieni życia, ale pełnych werwy. Jeżdżą na wycieczki 40-kilometrowe, czy po 10 kilometrów wędrują na wycieczkę pieszą. Ja jestem szczególnie pełen uznania dla tych rowerzystów, których bardzo często można spotkać na drodze do Mikoła, bo to jest droga asfaltowa i troszeczkę mniej uczęszczana. Dużo pań i panów jeździ na rowerach, a uznanie mam również dla tych pań, które maszerują, jak popularnie mówimy, na kijkach i zarówno czasami są, jest to, robią to dwa albo trzy razy w tygodniu i cieszę się bardzo, że powstała taka moda na sport. Jeżeli mówimy również o tych wszystkich problemach, które występują związanych ze sportem, które występują na terenie naszej gminy, to trzeba mówić o tym, że mamy również jakieś tam mniejsze czy większe problemy. Problemem, na który chciałem zwrócić uwagę, jest zmniejszająca się ilość obozów. Po prostu powstało tyle ośrodków wypoczynkowych i ekipy sportowe już coraz rzadziej przyjeżdżają na obozy dla Kamienia Krajeńskiego. Myślę, że potrzebna by była większa promocja, no ale z kolei też nie mamy takiej bazy, z której młodzież by chętnie korzystała, bo są to pomieszczenia wieloosobowe, a za podobną cenę już w niektórych ośrodkach można wynająć na zasadzie w pokoju w internacie czy w hotelu, w ośrodkach specjalistycznych można wynająć ośrodek. Plusem naszych tutaj obiektów jest to, że jeżeli drużyna przyjeżdża na jakiś obóz, to jest na tym ośrodku sama. Nie, że tak jak w niektórych ośrodkach jest, są 3-4 grupy i wtedy jest problem z korzystaniem z sali i tak dalej. Nie udało się w tym roku przeprowadzić ogólnopolskiego turnieju siatkówki plażowej. No, powiedzmy ze względu na małe zainteresowanie, ale też nie były gotowe obiekty na plaży, no i po prostu zrezygnowaliśmy z tego turnieju. Wydaje się również koniecznym remont stadionu. Więcej na ten temat mówił pan prezes klubu, ale chciałbym, żeby stadion położony przy ruchliwej drodze krajowej był jak gdyby wizytówką naszego miasteczka. Bo każdy, kto przyjeżdża, to nie tylko na mecz, ale przejeżdża obok stadionu, to ten obiekt widzi. Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, że poprzez imprezy sportowe można doskonale promować naszą gminę, nasze środowisko, bo tak troszeczkę również to jest powiązane z tymi obozami. W okresie, gdy u nas odbywały się czy ogólnopolska olimpiada młodzieży, czy półfinały mistrzostw Polski, przyjeżdżali trenerzy, przyjeżdżały drużyny i potem przyjeżdżali tutaj na obozy. Jeżeli uda nam się zorganizować kolejne duże imprezy, to może poprawi również się wykorzystanie tych naszych obiektów noclegowych, ale trzeba przyznać, że te nasze obiekty noclegowe, no ta baza nasza jest jeszcze cały czas słaba. I no bolączką jest również to, że jest no, słabość naszej tego zaplecza gastronomicznego. Zarówno na plaży, jak i w restauracji. Naprawdę mówiąc, to restauracji jako takiej nie mamy, bo nie ma możliwości, żeby no, pójść zjeść obiad w kamieniu. Przynajmniej ja nie wiem, żeby tak można było
Mówię o wykorzystaniu, zainteresowaniu wykorzystaniu hali sportowej i uważam, że musimy poczynić działania, żeby hala w okresie tego największego zainteresowania mogła być czynna w sobotę, bo taka potrzeba wydaje mi się jest. Musimy jakieś rozwiązanie znaleźć. No jest to problem dodatkowego wynagrodzenia dla osoby, która po prostu tą salę otwiera i zamyka. Problemem dotyczącym nie tylko nas, ale na który chciałbym zwrócić uwagę, jest to problem chyba całego kraju, jest problem działaczy sportowych, działaczy społecznych. No, jest coraz mniej chętnych do działalności społecznej, do zaangażowania się, żeby powiedzmy taki kierownik drużyny jeździł co niedzielę, co sobotę jako kierownik drużyny na mecz z piłkarzami, czy z młodzikami, czy z trenkarzami. Tak samo z seniorami, gdzie może jest on już troszeczkę mniej potrzebny, ale no, tych działaczy sportowych generalnie nie ma. Ja obserwuję to, uczestnicząc w różnych imprezach sportowych na różnym szczeblu. No, trenerzy owszem są młodzi, ale działacze sportowi to wszystko no, są tak młodzi jak ja mniej więcej, a niektórzy jeszcze trochę, bo czyli bardzo młodzi. No i tak jak tu mówiłem często, że trzeba by było uaktywnić te duże wsie, bo kiedyś w Płociczu nie było ZS-u, nie było w Zanartym, ani boiska, ani ZS-u. Udało się to zrobić, no ale coś za coś. Teraz nie mamy praktycznie ZS-u we wschodniej części naszej gminy. Nie ma małej cerkwicy, nie ma dużej cerkwicy, w Radziniu nie ma, no w Dobrówce. No jeszcze jest, ale obawiam się, jak nie daj Boże, by nam rezygnował pan Henryk Czerwiatowski, to już tam żadnej działalności sportowej nie będzie. Już, proszę Państwa, kończę, a na zakończenie chciałbym przytoczyć myśl nadwornego lekarza królów polskich, doktora Wojciecha Oczko, który już w XVI wieku twierdził, ruch zastąpi prawie każde lekarstwo. Ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu. Trzymajmy się tego hasła. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, nie wiem czy teraz. Dziękuję. Ja myślę, że pod koniec. Bardzo proszę po kolei pan Czerwiatowski, tak? Teraz kolejny się. Dobrze, na temat działalności innego zrzeszenia tego zespołu sportowego. Na sam początek chciałem przywitać pana burmistrza, przewodniczącego rady i środków rady oraz wszystkich gości na tej sali. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe koordynuje pracę ognisk podstawowych, a jest odpowiedzialny za realizację zadań wynikających ze statutu Zrzeszenia Gminnego w celu rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie na terenie naszej gminy, dostrzegając potrzeby wykorzystania kultury fizycznej do poprawy zdrowia w społeczeństwie, podniesienia jego sprawności fizycznej, zagospodarowania wolnego czasu młodego pokolenia poprzez rozwój i ukierunkowanie zainteresowania liczą, że sprawy te są także przedmiotem zainteresowania państwa, otrzymują pomoc finansową i wsparcie samorządów, a także odbudowanie sportowych. Największym zainteresowaniem w naszej gminie cieszy się piłka nożna i tenis stołowy oraz sporty na boisku sportowym nad Boklem latem. Różne rozrywki zimą w halach sportowych. Jest niemal szkół średnich. Na naszym terenie lekła atletyka jest mniej popularna. Rozgrywki sportowe prowadzone są w różnej formie. Integrują nie tylko naszą społeczność na wsi, ale i także całych gmin. Spotykających się na meczach nieraz i całych rodzin. Dzięki działaczom sportowym, którzy swój czas poświęcali bezinteresownie oraz bez wynagrodzeń, naszej gminie oprócz kamionki działa. Tak jak już kolega przedstawił się na UKS-u oraz UKS-u w szkołach podstawowych i gimnazjach.
W nowy rok 2014 wchodziliśmy już rozgrywkę z rozgrywkiem. Ten rozgrywek tej gminy, ten ZTS i Kinoże Palowe. W grudniu rozpoczęliśmy rozgrywkę oraz Ligi Powiatowej. Ligę gminną w Uksalu wygrał Ożelek Wiktoria Ożelek, drugie miejsce z ZTS w Łodzi, trzeci obszar startował, osiedlecko zakończenie. Rozgrywek zostało umieszczone meczem mistrz Wiktoria kontra reprezentacja Ligi. Wynikiem zakończył się 6-1 dla Wiktorii. Do przerwy było 1-1. Mistrzami reprezentacja Gminy wytrzymała tylko do przerwy. Rozegrali w Gminie Kończoli, startowało 5 drużyn. Pierwsze miejsce w kolejności. Kamień Krajeński, Ożelek, Zamarcie, Wątrówka, Dąbrowa. Tenis stołowy. Startowało wizę powiatowe 8 zespołów, w tym 4 z gminy Kamień Krajeński. Wygrał Ożelek, jak już kolega powiedział. Rzutem na taśmę decydował o pierwszym miejscu ostatni mecz, ale tak się zdarzyło, że Debel decydował o wygraniu i stół pojechał, który wyśmierzono sąd podjechała. Pan Spółdzielni Wielko pojechał do Ożelka. Wygrał Debel z Ożelka przed Krajemnika. Bruno i doszło pokój w tym jednym serce zwycięskim. Drużyny z Kamienia Krajeńskiego zajął pierwsze Wiktoria, drugie z Ryt, T.A. Czwarte Ożelek, piąte Tłocik. Na zakończenie ligi turnieju wziął zorganizowany turniej i 12 najlepszych zawodników z tych rozgrywek startowało w turnieju w Dąbrówce, w Dąbrówce. Kolejność mistrzów naszej gminy. Pierwszy Kędrowicz Łukasz, tam Dąbrówka, Czapieska, Lica Justyna, Ożelek, Lemański Adam, Ożelek, Kędrowicz Damian, tam Dąbrówka. Główny sponsor rozgrywek Bank Spółdzielczy, czyli Jeszko Pinchot, ufundował główną nagrodę stół, który pojechał, odjechał z Dąbrówki do Ożelka. Oprócz tego bank ufundował liczne nagrody i upominki. Fundatorem był również Starostwo Powiatowe i Liga Powiatowa z Tomaszem Fikielskim wiadomości krajeńskie. Pominąłem naszego burmistrza Wojciecha Dmowskiego. Nie przyjechał z pustymi rękami także na zakończenie dla naszych drużyn tego turnieju. Koordynator sportu gminnego Bogdan Szwoker za wzorowy przeprowadził turniej i całe rozgrywki. Owocem tych rozgrywek w Dąbrówce po tym turnieju, po tych rozgrywkach były 3 turnieje z tenisa stołowego. Rekreacyjno-sportowe, mistrzostwa wsi oraz dzieci i młodzieży. W marcu użyli Kulkaska RZS-u, wyszli już na boisko i 30 marca ruszyła Liga Powiatowa, która zakończyła się 15 czerwca. Sukcesem znowu tak jak poprzedni naszej gminy. Pierwsze miejsce Wiktoria Ożelek, drugie Zamarte, trzecie Orzeł Dąbrowa, czwarte Łodzi, szóste Ogrodka. Szóste było 5 drużyn z naszej gminy. 13 startowało w Lidze Powiatowej. Mecz decydujący, tak się też złożyło, znowu, że Zamarte u siebie grał z Wiktorią Ożelek. Zamarte poległo na tym, tego ostatnim meczu. No i Wisz pojechał do Ożelka. Mecz oglądało, ja tam policzyłem sam po 450 osób, ale tam mówili, że więcej było jak 450 osób. Reprezentacja gmin, reprezentacja drużyn NZS-u z gminy Kamień Krajeński 22 czerwca uczestniczyła w turnieju Ligi o Puchar Starostwo. Turniej zakończył się znowu sukcesem naszego zespołu, który pokonał kolejności Sępolno, Więcbol i Sośno. To drugie pokazały Puchar Starostwo powiatowego. 12 lipca 2014 Święto Orzechu, otwarcie nowego boiska. Na nowym boisku zagrali w Laci i Mężatki. W Laci i Mężatki przeciwko kawalerom Pandą. Mecz zakończył się remisem, ale były dodatkowe strzelania, że tam podczas wakacji oprócz tego sekundica młodzież i dzieci zagrali na
Podczas wakacji obecnego czasu już obowiązki na marcu się rozkrywa jak mundia. To mówię oficjalnie. Wraz z wiaszczem. Także 1 do 3 maja zakrywają to wiek mieszany z okresu. Nie chodzi o to, że rozkrywa się takie koleżeńskie mecze z okresu. 54 na dzień. 30 sierpnia wylekano później w Gorzem Kowie. To chyba to proboszcza. Już 2000 i młodszy zdobyła pierwsze miejsce. Dążyła dziewięć, drugie zaprzeczone. 27 lipca odbyły się mistrzostwa gminy RZC, prezesa gminnego RZC w Rzeszowie. 30 lipca przeprowadzono zbytki, a także dla dzieci z klasowej gimnazji, dla młodszy. Na ten nadmokre miejsce daje miejsce nie tylko imprezy od trzeciej gminy, ale także w Rzeszowie, w Świętarzowie. Przed rozrywkami do gminy piłki nożnej ligi powiatowej drużyny NZS. Drużyny NZS otrzymały także mecze towarzyskie. 31 sierpnia ruszyła Częstochowska liga powiatowa. Po raz, dwa, trzy, cztery kolejki, tak, cztery kolejki prowadzi zawarte. Trzeci, chyba czwarty jest nóż. W zasięgu naszych drużyn z gminy po trzech kolejki. Na funkcjonowanie naszego sportu w PZS-ie na terenie gminy otrzymaliśmy 25 tysięcy złotych dotacji. Wkład własny zgromadziliśmy na ten cel 4 tysiące klimatów. Razem 29,510. Nie wiem, czy czytać tam ile, chyba to będzie ile życzę, ale na każdy AZS dotacji panu naszego, czyli przeznaczyliśmy 4200 dla zamartego od kasu i po 4500 pożerek 8 dla prowadzenia naszej serii. To dlatego, że tam ci, kto prawie się w tenisie słowami, to jest taka 4200 też tego przejaśnić. Przyznane środki zostały dane, są obecnie wydane przede wszystkim na zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na mecze, przygotowanie do rozgrywek oraz utrzymanie wojsk do gry. Mimo rozgrywki i treningi oczywiście na hali sportowej. Za zakończenie chciałbym podziękować panu burmistrzowi oraz Wysokiej Radzie za dobrą współpracę i wsparcie naszych działań na wszystkich płaszczyznach. Kończę to tradycyjnym motem sportowym. Zdrowi ciele, zdrowi duch. Dziękuję bardzo za przedstawienie i poproszę teraz prezesa. Tak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Zebrani Gości. Kelka jest kamionka, to klub, który funkcjonuje, Pan Burno już mówił, w trzech sekcjach, piłki nożnej, piłki środkowej i tenisa stołowego. Nasze działanie skupiają się przede wszystkim na szkoleniu młodzieży, bo na 153 członków aż 90% to dzieci i młodzież w wieku od 10 do 20 3 lat. Klub zrzeszony jest w związkach piłki siatkowej, piłki nożnej oraz okręgowym związku tenisa stołowego i uczestniczy w rozgrywkach prowadzonych przez te związki. Jeżeli chodzi o sukcesy klubu w ostatnim czasie, to tenis stołowy. Jako klub byliśmy organizatorami turniejów, wojewódzkich turniejów kwalifikacyjnych dla kategorii młodzieżowych i tutaj wysokie miejsca w tych turniejach zajęła Patrycja Bolewa, w mistrzostwach wojewódzkich Piotr Mojka zajął 5 miejsce, a Tomasz Boczkowski miejsce 6. W drużynowych mistrzostwach województwa szkół ponadgimnazjalnych, województwa pomorskiego i ósmych igrzyskach młodzieży, szkolnych, szkół podstawowych Patrycja Bolerman i Weronika Czepieczka zostały
drużynowy najmniejszy Istrzynia. One także zwyciężyły w zawodach powiat. Zorganizowaliśmy, jak mówiłem, wiele turniejów o randze wojewódzkiej. Głównie te turnieje organizujemy na hali sportowej przy gimnazjum, za co bardzo dziękujemy, że możemy korzystać z tego obiektu i organizować tam turnieje. Dzięki temu miejsce Kamienia na mapie tenisowej jest znane. Jeżeli chodzi o piłkę siatkową, tutaj szczególne sukcesy odnosimy w piłce plażowej. Pan Bogdan mówił, że mamy niezłe obiekty już nad jeziorem, jednak czasami trzeba je troszeczkę dopracować. I największe sukcesy to w 2013 roku Sylwia Żubka i Kornelia Korczyńska zdobyły brązowy medal mistrzostw wojewódzkich i awansowały do półfinału mistrzostw Polski, które odbyły się w Mońkach, województwo warmińsko-mazurskie. Ostatecznie dziewczęta zostały skwalifikowane na miejsce od 12 do 14. W tym roku natomiast w zawodach tej rangi, ale w kategorii męskiej, trzecie miejsce, Karol Sowiński i Konrad Rudnik zajęli czwarte miejsce w zawodach wojewódzkich. W tym roku w ogóle turniej na plaży cieszył się ogólnie bardzo dużym zainteresowaniem, bo w zawodach uczestniczyło 74 drużyny, to jest 148 zawodników i zawodniczek z 16 klubów z całego województwa. Także Państwo może mają w ten sposób jakieś wyobrażenie tej imprezy. Jeżeli chodzi o piłkę siatkową, to jeszcze organizowaliśmy, bądź byliśmy uczestnikami w takich turniejach Kinder Sport Plus. I tutaj zespoły młodzieżowe szczególnie bardzo dobrze się zaprezentowały. Zespół dziewcząt Kala, Czapiewska, Borek, Czelka zajęły piąte miejsce w województwie i pierwsze miejsce w zawodach powiatowych. Ostatecznie w kolejnym etapie szóste miejsce. Chłopcy natomiast zajęli drugie miejsce. Olbrzymim sukcesem, jeżeli chodzi o piłkę siatkową, był turniej Orlik Wolejmania. Drużyna dziewcząt wygrała turniej wojewódzki i uczestniczyła w turnieju makroregionalnym w Pruszczu Gdańskim, gdzie w walce o awans do finału ogólnopolskiego zajęła siódme miejsce na 24 drużyny. Powiem tylko tak dopowiadając, że niewiele wówczas dziewczętom zabrakły, aby pojechać na mecz finałowy Mistrzostw Polski, bo sprawa się rozstrzygła praktycznie w małych punktach. Od kilku lat uczestniczymy w rozgrywkach ligi powiatowej, w siatkówce plażowej, jak i w lidze takiej już tradycyjnej siatkówki. Czasami uczestniczymy także w zawodach Volley Cup organizowanych przez Zespół Szkół Sportowych w Czuchowie. I tutaj w kategoriach dziewcząt i chłopców Kamienka plasowała się w poprzednim sezonie na miejscach pierwszym i drugim. Piłka nożna to najliczniejsza sekcja w Kamionce. Liczy blisko 85 zawodników trenujących w wieku od 10 do 30 lat. I w poprzednim sezonie piłkarskim Kamionka uczestniczyła w rozgrywkach następujących kategoriach wiekowych: młodzik, trampkarz, junior młodszy oraz w rozgrywkach seniora w A-klasie. Sezon odpowiednio zakończyliśmy na miejscach. Drużyna młodzików na miejscu piątym, trampkarzy na miejscu szóstym, junior młodszy na miejscu czwartym i seniorzy na miejscu dziesiątym. Takim sukcesem ostatnich dwóch lat, jeżeli chodzi o Kamionkę, to było zdobycie Mistrzostwa Województwa w sezonie 2012-2013 przez drużynę trampkarzy. W sezonie 2014-2015, czyli temu, który obecnie trwa, występują trzy drużyny. To jest drużyna A-klasy. Obecnie zajmuje piąte miejsce w tabeli. I dwie drużyny młodzieżowe. Trampkarzy i juniora młodszego. W sierpniu
odbyła się, odbył się nabór dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat do nowej grupy naborowej, która obecnie przygotowuje się do przyszłorocznych rozgrywek ligowych, którą prawdopodobnie zgłosimy jedną drużynę w kategorii młodzików. Tak jak pan Bogdan Szwochet mówił, Kamienka korzysta z obiektów na terenie miasta Kamień Krajeński. Staramy się wykorzystywać wszystkie obiekty, które są dostępne, ale największym oczywiście obłożeniem jest związane z wykorzystaniem stadionu. Stadion Kamionki, w sensie Kamionka jest tutaj gospodarzem, ale właścicielem jest gmina. No, od wielu lat nie był remontowany tak dogłębnie. Wszystkie remonty, które się tam odbywają, mają na celu naprawy uszkodzeń, wynikłych bądź to z czynników atmosferycznych. W związku z tym tutaj apel do Rady, aby w przyszłym roku, przygotowując preliminarz budżetowy, aby jakieś środki przeznaczyć właśnie na niewielkie remonty, chociażby na stadionie, czy w części tej socjalnej, w szatniach, a być może także i na terenie samego boiska, bo tak jak już z panem Piałkowskim rozmawialiśmy chwilę przedtem, to od czasów, kiedy boisko zostało zbudowane, praktycznie ta murawa w żaden sposób nie była modernizowana. No i niestety ta trawa już jest taka zniszczona, to ponad 30 już lat. Problemem Kamionki jest także sprawa związana z pewnym ucieczką, jakbyśmy powiedzieli, młodzieży do ligi powiatowej. Jakoś ta liga powiatowa piłki nożnej przyciąga tą młodzież, natomiast niejako nasze działania wychowawcze i trenerskie w tym momencie nie mają odbicia i przełożenia na działania czy sukcesy drużyny seniorskiej. Staramy się, aby młodzież zatrzymać w Kamionce, szczególnie tą najbardziej uzdolnioną, jednak to nie zawsze się udaje. Problemem jest także zapewnienie pewnej opieki medycznej, pełnej opieki medycznej na wszystkich zawodach organizowanych przez klub. Środki finansowe pozwalają nam tak naprawdę na zapewnienie opieki medycznej tylko na zawodach rangi wojewódzkiej i wówczas staramy się, aby ta opieka była. Natomiast w czasie zawodów ligowych opiekę sprawują trenerzy, którzy mają odpowiednie przeszkolenia udzielania pomocy przedmedycznej. Korzystamy oczywiście tutaj także jeżeli jest taka konieczność, z usług pogotowia ratunkowego, ale to akurat niezbyt często jest konieczne. Klub chciałbym podziękować w tym miejscu zarząd za tutaj wspieranie działalności klubu, przede wszystkim poprzez udzielanie dotacji, ale także i w sprawach organizacyjnych w Wysokiej Radzie, panu burmistrzowi. Czerpiemy także korzyści z wspierania jesteśmy przez prywatnych inwestorów, prywatnych przedsiębiorców. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że na dzień 31 sierpnia dotacja, która wpłynęła z Urzędu Miejskiego, to w wysokości 70 tysięcy. Natomiast środki własne, czyli pozyskane od sponsorów, różnego rodzaju darowizny, także składki członkowskie, to ponad 15 tysięcy złotych. Środki te wykorzystujemy zgodnie z zawartymi umowami i staramy się tutaj jak najlepiej korzystać z tych środków, aby nie były one marnotrawione. Dziękuję jeszcze raz tutaj wszystkim osobom, które wspierają klub i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja otwieram dyskusję na temat sportu. Jeżeli ma jakieś uwagi, bardzo proszę. Proszę bardzo, pana Tomański. Chciałem się odwrócić do pana Szuchetka. Wydaje mi się, że jeden jeszcze z problemów, który warto by tutaj wypisać, to jest brak takich bezpiecznych ścieżek rowerowych. Bo mówimy tutaj o turystyce rowerowej, a tak naprawdę to ja tylko zazdroszczę, spoglądam na kolegów znajomych z Chojnic, z Tucholi czy z Kęsowa,
gdzie te ścieżki rowerowe są ciągle w dziesiątkach kilometrów. U nas niestety takich ścieżek bezpiecznych rowerowych nie ma. Sam jestem tego przykładem, jadąc właśnie rowerem po naszej tutaj drogach. No musiałem uciekać przed samochodem, który się niebezpiecznie do mnie zbliżył. No i niestety uległem nieszczęśliwemu wypadkowi. Także myślę, że panie burmistrzu, no, warto by tutaj też razem tutaj uczulić i spróbować pozyskać jakieś pieniążki, żeby takie ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy i powiatu też, myślę tutaj też całego powiatu, no po prostu pobudować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa się? Proszę pan Leśniewski. Ja zgadzam się z tym, co kolega Olek powiedział. Zachęcałbym do jakiegoś takiego perspektywicznego myślenia na temat wybudowania ścieżek rowerowych w naszej gminie. Są piękne miejsca, które właśnie takimi ścieżkami można by połączyć poprzez drogi polne, poprzez ścieżki biegnące przez lasy, przez miejscowości. I to będzie jednym z elementów tego, o czym mówimy od kilkunastu lat, że jesteśmy gminą rolniczą, a możemy w przyszłości gdzieś tam zaistnieć jako gmina typowo turystyczna. Dla turystyki to jest potrzebne. W kontekście tych wypowiedzi o sporcie kolegów tutaj występujących, chciałbym zahaczyć o jeden wątek, o którym Bogdan mówił, bo to zaplecze gastronomiczne. To chodzi nie tylko o sport, ale nam brakuje po prostu jakiegoś punktu żywienia w kamieniu o każdej porze, no nie mówię dnia i nocy, ale w takich kulturalnych godzinach, gdzie coś chciałoby się zjeść, to niestety nie ma takiej możliwości. Sportowcy dużo trenują, ćwiczą i oni są głodni. Zjedliby coś, będą przyjeżdżać do nas, powiedział, bo boiska mamy ładne, amfiteatr jest piękny, jezioro jest piękne, ale głodni długo nie wytrzymają. Dlatego też chciałbym rzucić tylko takie pytanie, żeby następna rada, włodarze miasta zastanowili się, co my możemy zrobić, żeby ułatwić jakiemuś prywatnemu, najlepiej przedsiębiorcy, prowadzenie takiego punktu gastronomicznego tutaj w Kamieniu. Zresztą spotkałem się również z takimi głosami troszeczkę negatywnymi, pomimo tego, że cała impreza na otwarciu amfiteatru była piękna, cudowna pogoda, udało nam się, placki były pyszne, pan przewodniczący jednak udowodnił, że potrafi smażyć i gotować. Ludzie pięknie się bawili, ale ci, którzy przyjechali gdzieś tam z zewnątrz, pytali się, gdzie ja mogę tutaj kupić coś z grilla, jakiegoś gyrosa, szaszłyka, nie było czegoś takiego. Może warto by zastanowić się nad tym, żeby na następnych takich imprezach jednak nie liczyć na to, co tam jest, bo ta firma zawodzi jednak, mówiliśmy o tym gdzieś na komisjach, po prostu nawiązać kontakt z zewnętrzną firmą, taką cateringową, która różne imprezy obsługuje i to będą pewni ludzie. Przyjadą ze swoim grillem i będą sprzedawać i wszyscy będą zadowoleni. Oni zarobią, a ludzie będą najedzeni. Do czasu, dopóki nie uda nam się stworzyć jakiegoś punktu gastronomicznego z prawdziwego zdarzenia tutaj na terenie gminy. I do tego zachęcałbym w perspektywie już kolejnych wyborów, w perspektywie kolejnych lat, wtedy, gdy będziemy może, będą radni ustalać jakiś plan rozwoju gminy na następne lata. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Kamiński. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałbym się zwrócić do pana burmistrza, aby przeszerzyć budżecie, by akceptował drobną kwotę na umożliwienie korzystania z sali gimnastycznej w Zamartem. Chodzi o przynajmniej jedno spłatanie w tygodniu w miesiącach jesienno-zimowych dla młodzieży ponad gimnazjalnej i dorosłych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Proszę bardzo, pan Drogoś. Ja może wrócę bardziej do sportu niż do jedzenia i mam pytanie tutaj do prezesów, do działaczy. Tyczy on działalności Kamionki. Zgadzam się całkowicie z tym, że stadion i tak dalej to trzeba naprawić, wyremontować,
pomóc i to jest zadanie na następnej rady, która powinna zająć się tym tematem. Płyta boiska tak samo, należy się na nią pochylić, zobaczyć jak to wygląda. Ale nie całkowicie się zgadzam tutaj z tym, że młodzież nie chce dalej grać w piłkę. Myślę, że to jest zadanie dla zarządu klubu, który powinien zadbać o to, żeby zawodnicy zostawali, a nie odchodzili do ligi powiatowej. W lidze powiatowej grają bardzo dużo młodzieży, wszystkich uczestników, tam piłkarzy, którzy grają praktycznie za darmo. Nie mają za nic płacone. Jeżdżą swoim sprzętem. Jest to bardzo tania liga i po prostu ściąga bardzo dużo ludzi, kibiców i tak dalej. I myślę, że Kamionka też powinna w tym kierunku, zarząd, w tym kierunku pójść. Na przykład zrobić mecze w niedzielę. W sobotę, ja powiem uczciwie, ja w sobotę nie mam kiedy iść. Bo mój kierownik jest taki, że nie chce mi tak wolno w sobotę. Nie wiem czemu. Chyba jest złośliwca. Także myślę, że tu w tym kierunku też powinno iść. Całkowicie się też zgadzam z opieką medyczną, że powinna być troszeczkę lepsza, bo byliśmy na stadionie, widzieliśmy, co się stało. Także tutaj nad tym należy popracować, ale co zarząd powinien zrobić, a do rady się zgłosić następnie po pieniądze na sport. Myślę, że to jest warto inwestycja, warto sobie zainwestować, jak i w obiekty, jak i samych uczestników w tych imprezach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa się chciałby zająć głos? Jeżeli nie, chciałby jeszcze ktoś tam sprostowanie zarząd, chodzi tu o pana Stanisława. Jeżeli... Dwa słowa, proszę. Panie radny, no chciałbym powiedzieć, że Kuno Kamienka podejmuje różne działania, żeby tą młodzież jednak zachować. Może było na nagłośnienie, dajcie głos. Będzie słychać. Kamienka stara się, aby ta młodzież pozostała w klubie. No, jednak nie zawsze są odgadnione działania młodzieży. Czasami przywiązanie właśnie do wsi, bo sporo młodzież, która trenuje w tych drużynach młodzieżowych, to młodzież pochodząca czy z Anatego, z Płocicza, z Dąbrowy, czy też z Orzełka, czy z Owkasu. No i później wraca do tych swoich miejsc. Trudno nam jest natomiast przekonać tych najlepszych z tych grup młodzieżowych, aby pozostali, bo jego kolega idzie i tak po prostu już idą wspólnie i tam pozostają. Różne są przyczyny, nie czasami, oni nawet sami nie potrafią nam wyjaśnić dlaczego tak naprawdę. Także no staramy się, bo też nam zależy na tym, aby ta piłka seniorska była jak najlepiej, jak najwyżej. Koszty, wiadomo, utrzymania ligi w A-klasie są na takim, powiedzmy, średnim poziomie. Natomiast kiedyś byliśmy w piątej lidze później, to tak troszeczkę czkawka nam się odbiło. Olbrzymie koszty już z utrzymaniem, nie mamy takich ambicji, ale chcielibyśmy, żeby ta młodzież tutaj w Kamieńcu właśnie najlepsze grała. I zazwyczaj kierujemy te zapytania do tych wszystkich najlepszych zawodników, których mamy. Niestety na początku deklarują chęć grania, a później jakoś to tak się rozmywa. Nie wiem, w jaki sposób naprawdę skłonić tych zawodników do tego, aby przyszli grać w Kamieniu. Szczególnie tych zewsi, bo ci z miejsca, miejscowi pozostają, tak? Ale ci właśnie te dzieci ze wsi, które mogłyby grać w Kamionce, bo mają potencjał sportowy i niestety nie pozostają w naszym klubie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale tu ja chciałbym, żeby pan tu ustosunkować, że ten mecz mogą się odbywać w niedzielę, czy bo są w soboty. Także tutaj taka prośba, czy to jest taka możliwość, bardzo proszę. Znaczy na ten sezon już na tą rundę jesienną już terminarz już jest ustalony tak naprawdę, także przesunięcie tych meczów raczej jest trudne. Powiem tak, mecz w niedzielę to jest tak troszeczkę też problem, gdyż sporo tych chłopaków, którzy grają, to studenci, którzy lada dzień wyjadą i w niedzielę po południu to oni już się pakują i chcą jechać na studia. To jest taki też problem. Dobrze, dziękuję. Pani Bożena, proszę Pani Bożena Radnicka, bardzo proszę. Mikrofon, bardzo. Z młodzieżą ze wsi, ale to głównie chodzi o wyjazdy na pewno. Bo na pewno jest problem tej komunikacji. Wiadomo, autobusów jest coraz mniej, a nie każdy może dzieci wozić. To jest na pewno trudny problem z tym wyjazdami też. Dziękuję bardzo. Ścieżka rowerowa, na pewno.
Ścieżka rowerowa, to troszkę musimy poczekać. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby sprawę sportu? Jeżeli nie, to dziękuję za przedstawienie. I przystępujemy do punktu następnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Kamień Krański do Stowarzyszenia Nasza Kraina oraz wskazanie osoby reprezentowania gminy Kamień w Stowarzyszeniu Nasza Kraina. O przedstawienie pan prezes. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W związku z tym, że jest nowy okres podejmowania 2015 do 2020 i powstały nowe uwarunkowania, a mianowicie, że środki dotychczas pozyskiwane z Lebrzna nie będą mogły przepływać przez granice powiatu. Stąd też byśmy chcieli wypaść z możliwości pozyskiwania środków, przepraszam, województwa, bo pozyskiwaliśmy zawsze z Lebrzna, to jest województwo pomorskie i od nowego rozdania nie będą mogły te środki przepływać przez województwa. Dlatego też chcielibyśmy przystąpić do najbliższej lokalnej grupy działania, która znajduje się w Sępólnie. I mam taką prośbę do Rady, aby taką funkcję zaakceptować. Mamy tutaj przedstawicieli LGD z Sępólna i oni by wprowadzili tutaj resztę co do funkcjonowania i zasad, gdzie byśmy i jak możemy pozyskiwać środki w lokalnym LGD. Także ja bardzo proszę pan prezes, prezes, a później może dalsze prowadzenia proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałem tylko tak krótko. No, cieszę się bardzo, że właściwie Bruksela, Warszawa za nas ten problem rozwiązała. Bo ja nie ukrywam, że starania prowadziłem. Mieliśmy związane ręce co do wydatku pieniędzy. Dużo się działo jako imprezy powiatowe. Kamień należy do naszego, gmina Kamień do naszego powiatu, ale my nie mogliśmy tych pieniędzy od nas LGD wydać do gminy Kamień, bo ona nie była w obszarze naszego działania. I dlatego tam nieraz to się udawało przy stołach wigilijnych, przy wielkanocnych, jakieś tam imprezy typu piłka powiatowa i tak dalej. Zawsze próbowaliśmy coś nam pomóc. Nie ukrywam, tydzień temu byłem zaproszony na święto ziemniaka. Rozmawiałem z panią prezes naszej linka północnego. Wiadomo, było jej przykro, ale ona zna ten problem cały. No bo wie, że już nie będzie można finansować gminy Kamień. Ja mam bardzo wielki szacunek do pani prezes, dlatego, że my jeszcze nie myśleliśmy o stowarzyszeniach, to już na Szywik Północny i wasza gmina była, mieliście stowarzyszenie, już pozyskiwaliście pieniądze. No udało się i w naszym powiecie stowarzyszenie otworzyć. No mieliśmy pecha na początku, bo co dobrze ruszyliśmy, wiecie Państwo dobrze, Sławek i z koleżanką, którzy jechali zawieźć wnioski o płatność, mieli wypadek pod właśnie Bydgoszczy na moście, na Wiśle. I no to nam też zaburzyło wszystko. No wiadomo, dwójkę ludzi, co prowadzi od początku i od razu do szpitala, właściwie rok czasu byli wyłączeni. Musieliśmy wziąć nowych pracowników, zanim się wdrożyli, zanim tego, ale to nie było to, co od początku, tą wiedzę, co oni mieli, no musieliśmy. Jakoś daliśmy sobie radę. Dzisiaj już jesteśmy na 18 grup lokalnych. Plasujemy się od 5 do 7 miejsca. Myślę, że jako najmniejszą grupę to jest bardzo dobra pozycja. Bardzo dobra pozycja i reprezentujemy nie tylko tak sobie w grupach, tylko tak ostatnio
Pojechaliśmy reprezentować rolników naszych na dożynkach wojewódzkich w Łabiszynie i zajęliśmy tam, Sławek nie wyprosił, ale drugie miejsce za stoisko. Uważam, tak jak rolnicy w naszym powiecie są dobrzy, tak my się wywiązaliśmy z tego, żeby reprezentować i dostaliśmy i nagrodę, dyplom, jeszcze podziękowanie za uczestnictwo. Myślę, że Sławek bardzo dużo na komisjach opowiedział o cyfrach, jak dzielimy i tak dalej. Ja uważam, jeżeli Państwo zechcecie być w naszym stowarzyszeniu, że nie wyobrażam sobie, żeby w zarządzie nie była osoba z Kamienia. Musi być tak, jedna osoba z Kamienia, w radzie decyzyjnej co najmniej 2 do 3 osób, w radzie nadzorczej i tak dalej. Że tak jak do tej pory, że z każdej gminy mamy problemy w gminie Kamień, przykładowo w Sosie i tak dalej, to nikt inny jak wy Państwo, którzy tu mieszkają i tak dalej, co potrzebujecie, co najpierw jest do zrobienia i tak dalej. Następne rozdanie będzie o przynajmniej 4 razy większe pieniędzy. Dlatego trzeba już teraz się mocno do tego przygotować. Nie możemy czekać do ostatniego dnia i tego. Będą przede wszystkim pieniążki na przedsiębiorczość, małą przedsiębiorczość. Jak do tej chwili mieliśmy więcej na mikro albo odnowa wsi, bardzo dużo kościoły skorzystały i tak dalej, to w tym rozdaniu będzie to na małą przedsiębiorstwo. Także jeżeli jeszcze byście mieli jakieś pytania do cyferek tego, Sławek jest tu przygotowany, mam tarteczkę, a ja po prostu dziękuję, że chcecie, bo ja powiem tak, mieliście jeszcze jedno takie rozwiązanie, że możecie przystąpić na przykład do Tuchowi, tylko bo też byście dostali pieniążki, nie? Ale sercem i tak dalej się cieszę bardzo, że zdecydowaliście do naszej krainy, w naszym powiecie i myślę, że za rok, dwa, jak się spotkamy, że powiecie, że to jest dobra decyzja. No ja bardzo dziękuję, jakbyście mieli jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Czy chciałbyś dopowiedzieć, Pan Sławek, coś do tego? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To bardzo proszę tu chwilę. Nie, ja tylko powiem, że ja tyle powiedziałem na komisjach. Jeżeli Państwo radni się czują w potrzebie, ja chętnie, ale myślę, że nie będę. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa tutaj ma pytania może z Państwa radnych? Nasunęły się, bo to tydzień komisje, już jest tydzień po komisjach, może jakieś pytania się nasunęły, jeżeli nie. Pan Burmistrz chciałby coś do tego. Jeżeli mogę, Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć Pani Prezesie i tutaj wstępną decyzję Rady znam, że liczę na bardzo dobrą współpracę z RGD Lukanem, czyli z tym Komunikacyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym, proszę bardzo Pan. Ja tu mam jedno pytanie. Jaka szansa pozyskania pieniędzy na budowę świetlicy w Zamartym? No, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, my przez ostatnie lata nie robiliśmy praktycznie nic innego, to przesada, ale robiliśmy bardzo dużo, żeby te świetlice nam na terenie tych 3 gmin powiatu sępoleńskiego piękniały. No, myślę, że będzie wiele okazji, żeby się o tym przekonać naocznie i ja już tak słysząc problem Pana Józefa na komisjach, ja wiem, że Zamarty miał wielkie ambicje i to miała być świetlica za ponad 1 000 000 zł. Myślę, że przy tym dużym rozdaniu jesteśmy w stanie też coś takiego zrobić, ale ja też prywatnie doradzałbym coś troszeczkę skromniejszego. Polecam zobaczenie pięknej świetlicy w Wieszczycach zewnętrznie, w pełni wyposażonej za około 300 tysięcy złotych. Licząc same pieniądze tylko z progu, które jesteśmy w stanie pozyskać, taka świetlica w dofinansowaniu około 200 tysięcy jest do zrobienia za latem jak najbardziej. Bardzo ładne obiekty, myślę, że nic więcej nie potrzeba. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy wystarczy ta odpowiedź? Tak? Dziękuję. Czy jeszcze coś też Państwa, jeżeli nie, to poczytam może też uchwały. Uchwała numer
Rady Miejskiej w Kamieniu Ukraińskim dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia gminy Kamień Krajeński do Stowarzyszenia Nasza Kraina oraz wskazania osoby do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu Nasza Kraina. I paragraf 1. Gmina Kamień Krajeński przystępuje do Stowarzyszenia Nasza Kraina z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, województwo kujawsko-pomorskie, jako członek zwyczajny na zasadach określonych w statucie stowarzyszenia. Punkt 2. Statut Stowarzyszenia Nasza Kraina określa organizację, obszar działania oraz cele i zadania tej inwestycji. Punkt 3. Wskazuje się burmistrza Kamienia Krajeńskiej do reprezentowania gminy w stowarzyszeniu określonym w punkcie 1. Punkt 4. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego może w zakresie swojego umocowania udzielić dalszych pełnomocni. I paragraf numer 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Dziękuję bardzo za przyjęcie uchwały. Dziękuję Stowarzyszeniu Życia. I ja może poproszę 15 minut przerwy, tak? Proszę. Wznawiam obrady i przechodzimy do punktu 7. To jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Krajeński na rok 2014-2024. Wprowadzenie proszę pana skarbnika. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić zmiany wieloletniej prognozy finansowej na tą sesję. Tak. W powyższej uchwale w załączniku nr 1 do uchwały aktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, którą za chwilę będziemy uchwalali. I tak, dochody będą planowane na 22 076 776 zł. Wydatki 24 867 594 zł. I w tej uchwale również został zmniejszony deficyt budżetowy o kwotę 49 592 zł i 4 grosze. A to jest związane z finansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie na amfiteatr nad jeziorem Moter. Po prostu mniejsze dofinansowanie będzie niż planowane było wcześniej w budżecie. Te środki pokrywamy ze środków własnych. I to jest cała zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do wieloletniej prognozy finansowej? Jeżeli nie, uchwała nr 295 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim dnia 25 września 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Krajeński lata 2014-2024. I uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa za przyjęcie tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. I przechodzimy do punktu następnego. To jest uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na lata 2014. Wprowadzenie proszę pana skarbnika. W obecnej uchwale następują następujące zmiany. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją dnia 6 sierpnia zwiększył plan dotacji na 2014 rok w dziale 758, rozdział 758-14 o kwotę 39 199 zł. Tak w paragrafie 203 o 29 089 zł i w paragrafie 633 o 10 110 zł. Z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego z 2013 roku. Również wojewoda decyzją z dnia 28 sierpnia zwiększył plan dotacji na 2014 rok w dziale 854, rozdział 854-15, paragraf 204 o kwotę 16 133 zł. Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 roku. To jest tak zwana wyprawka szkolna. Również trzecia decyzja wojewody, zwiększenie planu dotacji
decyzją z dnia 8 września 2014, dział 852, rozdział 852-16, paragraf 203, o kwotę 662 zł. I to jest poparte sprawozdanie jednorazowe, zapotrzebowanie z rezerwy celowej w 2014 roku na czwarty kwartał 2014 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ponadto w dochodach następują zwiększenie i zmniejszenie następujących rozdziałach i paragrafach. Dział 600, rozdział 616, transport drogi publiczne, zwiększenie dochodów o 1000 zł z tytułu otrzymanej darowizny, gospodarka mieszkaniowa, rozdział 705, gospodarka gruntami i nieruchomościami, tu jest zwiększenie dochodów o 60 tysięcy złotych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W paragrafie 092 zwiększenie o 100 zł z tytułu odsetek. W paragrafie 097 zwiększenie dochodów o kwotę 61 781 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. I dział 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdział 756-16, tutaj osoby prawne, zwiększenie dochodów w paragrafie 0500 o kwotę 1200 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, również w rozdziale 756-16, to są osoby fizyczne, również w dziale 0500 zwiększenie dochodów o 10 tysięcy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, jak również w paragrafie 0910 zwiększenie dochodów o 300 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. I w rozdziale 756-21 to jest udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w paragrafie 0020 zwiększenie dochodów o 7382 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Rozliczenia różne. Rozdział 758-14, tu jest zwiększenie dochodów zgodnie z otrzymaną dotacją z tytułu zwrotu wydatków Funduszu Sołeckiego. Oświata i wychowanie, rozdział 801-01 Szkoły Podstawowe, tu jest zwiększenie dochodów o 300 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Pomoc społeczna, rozdział 852-03 Ośrodki Wsparcia, zmniejszenie dochodów o 200 zł. Rozdział 852-12 Świadczenia rodzinne, zwiększenie dochodów o 500 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z paragraf 2360. Rozdział 852-16 Zasiłki stałe, paragraf 203 zwiększenie dochodów o 662 zł zgodnie z otrzymaną dotacją. I rozdział 852-15 Ośrodki Pomocy Społecznej, zmniejszenie dochodów o 300 zł w paragrafie 0,92. I edukacyjna opieka wychowawcza 854-15, pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie dochodów o 16 133 zł zgodnie z otrzymaną dotacją, to jest na wyprawkę szkolną. W planie wydatków następują zwiększenia i zmniejszenia w następujących rozdziałach i paragrafach. Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 0,95, pozostała działalność, zwiększenie wydatków na zakupach o kwotę 2000 zł. Transport i łączność, drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków o 7000 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Radzinie. Drogi publiczne gminne, paragraf zakupowy 4210, zwiększenie wydatków o 3211 zł i 84 grosze na zakupy rzeczowe i dotyczy Funduszu Sołeckiego zamartego kwota 568 zł na utrzymanie dróg na terenie sołectwa oraz Fundusz Sołecki Radzimia kwota 2643 zł i 84 grosze również na utrzymanie dróg. I w paragrafie 4300 usługa, to jest zmniejszenie o 4211 zł i 84 zł. To tak samo zamarte, tu jest zmniejszenie o te 568 zł, a w Radzimiu zmniejszenie jest o 3643 zł i 84 grosze. Już 1000 zł jest przesunięte jeszcze do innego
rozdziału. I działam wydatki majątkowe, zwiększenie wydatków o 25 500 zł, i to jest tak, przebudowa na wierzchni ulicy Wyspiańskiego, zwiększenie o 10 000 zł, z rezerwy ogólnej łączna wartość inwestycji 121 000 zł, budowa chodnika w Niwach, zmniejszenie wydatków o 1500 zł, wartość inwestycji po zmianach 2882 zł, fundusz sołecki, modernizacja na wierzchni ulicy Spokojnej w Kamieniu Krajeńskim, zwiększenie o kwotę 9 000 zł, z tego 8 000 z rezerwy ogólnej, wartość inwestycji po zmianach 27 000 zł, zakup i montaż przystanku autobusowego w Orzełku, zwiększenie o kwotę 4 000 zł, z rezerwy wartość inwestycji 4 000 zł, i budowa chodnika w Radzimiu, zwiększenie o kwotę 4 000 zł, wartość inwestycji po zmianach 4 000 zł, to jest przez przeniesienia z funduszu sołeckiego w Sieradzim. Turystyka 630,95 pozostała działalność. Tutaj w wydatkach majątkowych następuje zmniejszenie wydatków w paragrafie 60-50 o kwotę 1 000 zł i 74 grosze. I to dotyczy zadania kamienista przestrzeń rekreacyjna, rozbudowa, przebudowa, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mokrym w Kamieniu Krajeńskim. I wartość tutaj inwestycji w tym paragrafie po zmianach to jest 4 873,89 zł. A w paragrafie 60-57, to jest związane z dofinansowaniem unijnym, tutaj zostały jakby zmienione źródło finansowania tego paragrafu. Tam jest właśnie zmniejszenie wyprzedającego finansowania o kwotę 49 592 zł 4 grosze, to zostaje pokryte wydatkami ze środków własnych. A w paragrafie 60-59 dotyczące tego samego zadania jest zwiększenie o kwotę 2 033 70 zł, i wartość inwestycji w tym paragrafie to są środki kwalifikowane, środki gminne, 382 838 42 grosze. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, tu jest przesunięcie o 30 000 zł z remontów na usługi 15 000 zł oraz na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Działalność usługowa, cmentarze, tu jest zmniejszenie wydatków na zakupach o 1317 zł i przesunięcie na usługi remontowe tej samej kwoty, i w tym samym jest również przesunięcie dotacji od wojewody, tam jest przesunięcie 500 zł zakupów na te usługi remontowe. Pozostała działalność 710,95, tutaj wydatki związane z zatrudnieniem osób za pośrednictwem Biura Pracy, w paragrafie 40-10 zwiększenie wydatków o 54 646 zł, w paragrafie 41-10 zwiększenie o 12 200 na ZUS-y, i w paragrafie 41-20 zwiększenie o 3 900 zł z Funduszu Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększenie o 4 671 zł. Urząd Administracja Publiczna, Urzędy Wojewódzkie, tu jest w paragrafie 40-10 zwiększenie wydatków o 16 700 zł, 41-10 zwiększenie o 2 700 zł, 41-20 zwiększenie o 600 zł, a w Urzędzie Gminy 750-23 jest zwiększenie wydatków w paragrafie 41-70 o 10 000 zł. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne, zwiększenie wydatków o 4 000 na wydatki na rzecz osób fizycznych w paragrafie 30-30, na zakupy zwiększenie o 2 000 zł, na usługi zwiększenie o 400 zł, jak również nowy paragraf dotacja celowa dla OSP Kamień Krajeński na zakup łodzi, paragraf 62-30 w kwocie 3600 zł. I ta dotacja stanowi 20% zakupu łodzi w ramach projektu Ludziom na Ratunek. Zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, etap trzeci. Rozliczenia różne, zmniejszenie rezerwy o kwotę 28 tysięcy zł. Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków 8 538 75 zł 75 groszy
zakupów i przesunięcie na paragraf 42-40 tej samej kwoty na zakupy pomocy dydaktycznych i to są zadania zlecone. To jest na zakupy podręczników dla pierwszoklasistów. Przedszkola, ta dotacja była wprowadzona na poprzedniej sesji. Przedszkola 801.04, zwiększenie wydatków o 3000 zł na różne opłaty i składki. Gimnazjum, przesunięcie wydatków z zakupów remontowych, kwota 3000 zł na zakupy bieżące, na paragraf 40.10. Pomoc społeczna, zasiłki stałe 552.16, zwiększenie wydatków o 662 zł, to jest otrzymana dotacja. I 852.19, ośrodek pomocy społecznej, zwiększenie wydatków o 220 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów. Tu jest w paragrafie 32.40, zwiększenie wydatków o 5000 zł na stypendia dla uczniów. I to jest zabezpieczanie środków gminy do środków, które no, będą przydzielone na drugie półrocze szkolne. Także jeszcze decyzji tutaj nie mamy, ale tam musimy zagwarantować 20% środków własnych. Jak również paragraf 32.60, zwiększenie wydatków o 16 133 zł. I to jest na wyprawkę szkolną, niepotrzebną dotację. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka ściekowa i ochrona wód. Jest w paragrafie 40.20 zmniejszenie wydatków o 3000 zł i w remontach o 5000 zł zmniejszenie. Schroniska dla zwierząt, zmniejszenie wydatków na usługach o 5000 zł i pozostała działalność gospodarki komunalnej. Tu jest na paragrafie zakupowym 40.20 zwiększenie wydatków o 3000 zł na zakupy rzeczowe, w tym zwiększenie o 5000 na wydatki gminy oraz zmniejszenie o 2000, to jest fundusz sołecki Niwy, poprawa estetyka wsi. To zostało przeniesione na zadanie majątkowe odrodzenie placu zabaw. 42.70 zwiększenie wydatków o 1000 zł na zakup usług remontowych, w tym zwiększenie o 5000 wydatków gminy, a zmniejszenie funduszy sołeckich o 4000 zł, z tego Płocicz zmniejszenie 1000 zł, remont zwolnicy w Płociczu i Radzim kwota 3000 z remontu placu zabaw. I paragraf usługowy 4300, zwiększenie wydatków o 3000 zł na pozostałe usługi. I wydatkach majątkowych w tym rozdziale 60-50, zwiększenie wydatków o 60 000 zł. I to jest na ogrodzenie placu zabaw Niwa, fundusz sołecki Niwy 3500 zł. Także całe zadania z funduszu sołeckiego. Następnie dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 921.09, domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby. I tu w paragrafie majątkowym 60-50 wydatków o 23 000 zł. I to dotyczy przebudowy sali WDK w Płociczu. Zwiększenie o 8000 zł, po zmianach wartość zadania 25000 zł. Z tym fundusz sołecki został zwiększony o 1000 zł, pozostała kwota budżetu gminy i fundusz sołecki na to zadanie jest 6000 zł. Jak również drugie zadanie, modernizacja budynku świetlicy miejskiej w Witkowie, zwiększenie o kwotę 15000 zł, z tym fundusz 6000 z rezerwy ogólnej. Wartość inwestycji po zmianach 35, fundusz sołecki ma tam swoje 10000 zł. Kultura fizyczna 926.05, zadanie w zakresie kultury fizycznej. Paragraf majątkowy, zwiększenie wydatków o 1000 zł i to dotyczy budowy boiska sportowego w Orzełku. To jest ostatnie zwiększenie kończące tą budowę i wartość na ten rok tej inwestycji będzie 11000 zł. Tutaj boisko zostanie w tym momencie oddane, zakończone. I ponadto jeszcze, jeśli można, fundusz sołecki, duża certyfica, tego nie ma na materiałach, zakupił wódkę gazową, na wódkę gazową gaz w tej chwili jest jako energia. Tutaj w ramach funduszu sołeckiego 53 zł, chciałbym przerzucić zakupów na 42.60.
Także jeśli można było to tam wprowadzić, to nie wprowadzić zmiany, tylko w załączniku numer 11 Półsztołecki, w załączniku numer 2, gdzie te 53 zł będzie zakupów na energię przerzuconym w dziale 92709. A w uchwale nic już nam nie spowoduje żadnych zmian. I tak, ta uchwała spowoduje, że dochody gminy planowane będą na 22 576 776 26 groszy. Wydatki 24 867 594 54 grosze. Inwestycje 4 266 599 91 groszy. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 2 980 206 84 grosze. Deficyt budżetu 2 290 818 28 groszy, pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 751 000 zł i pożyczek w kwocie 1 539 818 28 groszy, w tym 1 093 011 28 groszy z pożyczki na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i przychody budżetu w wysokości 3 025 518 28 groszy, rozchody 734 700 zł. Rezerwy, które zostają w budżecie, to ogólna kwota 22 000, zarządzanie kryzysowe 50 000 zł. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie, czyli dochody wydatki związane z realizacją zadań zleconych, kwota 3 049 008 96 zł, to jest załącznik numer 6, załącznik numer 7 1 000 zł, tylko tam jest przesunięcie tych 500 zł, załącznik numer 8, dotacje na zadanie własne, 1 091 169 zł, wydatki 1 062 080 zł, to jest wzrost wydatków z Funduszu Sołeckiego, tutaj nie jest to dysponowany i powstał nowy załącznik numer 15, zostało dotacja w paragrafie 204 na wyprawę szkolną, to jest 16 133 zł. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 290 818 28 groszy, w tym 1 093 011 28 groszy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki jednostek pomocniczych Funduszu Sołeckiego, kwota ta sama 207 036 97 groszy, które tam są przesunięcia wewnątrz i też tutaj dużą cerkwicę byśmy mieli te 53 zł. I zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 i 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pani Jadzia, bardzo proszę. W tym zadaniach inwestycyjnych, które są tutaj zmienione, jest nowe zadanie zakup i montaż przystanku autobusowego w Rożełku. Tu chodzi o wiadę, bo na komisjach już rozmawialiśmy, burmistrz mówił o jednej wiadzie, prawda? No dobrze byłoby, gdyby były dwie, ponieważ dzieci, młodzież jeździ w obydwie strony i do Chojnic i do Sępólna, ale jeżeli już ma to być tylko jedna, bo nie dałoby się tutaj powiedzmy przed tą zimą postawić drugiej, to czy jest decyzja, z której strony ma ta wiata stanąć? Na Chojnicę. No bo większość właśnie mieszkańców czy rodziców uważa, że więcej dzieci jeździ w kierunku Chojnic, w związku z tym na Chojnicę, tak? To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa się chciałby zapytać? Proszę, Piotr Lesiński.
Panie skarbniku, mam takie pytanie. Deficyt budżetu gminy wynosi 2 miliony 290 z groszami i on zostanie pokryty z pożyczek i z kredytów. W tym ponad 1 milion złotych jest to finansowanie wyprzedzające środków Unii Europejskiej. Moje pytanie jest takie, czy jaka jest szansa, w ogóle jaka jest prognoza, że te pieniądze wpłyną jeszcze w tegorocznym budżecie i będziemy mogli ten budżet spiąć. Rozumiem, że jeżeli wpłyną, to deficyt będzie o 1 milion mniejszy, tak? A jeżeli nie wpłyną w tegorocznym budżecie, czy to będzie jednorazowa spłata, jak otrzymamy środki z Unii Europejskiej, czy tak jak banki sobie zażyczyły w pożyczkach, że w ratach będziemy to spłacać? Dobrze. Więc pożyczka na wyprzedzające finansowanie jest na konkretny cel, czyli jak tylko dostaniemy środki zewnętrzne, to automatycznie one wchodzą na konto spłaty pożyczki. Także ja tych środków w ogóle nie widzę. One automatycznie mi spłacają pożyczkę, ja dostaję tylko wyciąg. A szansa jaka jest? No jest szansa tutaj ewentualnie na środki z Orzełka, z kanalizacji Orzełek, gdzie śledzenie zostało rozliczone i wnioski o płatność poszły. Tam oczywiście marszałek ma 3 miesiące na rozpatrzenie spraw i tak dalej. Także to się może przesunąć do roku poprzedniego, dlatego ja tutaj z rezerwą biorę tą deficyt, bo wpłyną w styczniu, to nie mają deficytu, byłby problem. A jeśli chodzi o amfiteatr, to na pewno w tym roku nie wpłyną, bo mamy już koniec września. W tej chwili ostatnia faktura będzie płacona, także rozliczenie na początku przyszłego roku i też automatycznie te środki wpłyną gdyby na spłatę pożyczki. I po prostu ja też po prostu dokumenty będę miał na cenach zmniejszone deficyt. Wtedy mogę sobie ewentualnie zmniejszyć deficyt. Ale wykorzystać już tych środków pięknie nie mogę, bo one stosiły mi tą pożyczkę. Suma summarum, należy mieć nadzieję na to, że ten deficyt na to będzie mniejszy. Oczywiście, tak. Dziękuję bardzo. Wyliczyć wskaźników, te kwoty są wyłączane. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa się chciałby zająć głos? Proszę bardzo. Czy ta dotacja, jaką wojewoda przeznaczył, te 39 199 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok, czy to jest cała dotacja za 2013 rok, czy jeszcze były szybciej jakieś pieniądze? Dziękuję. Znaczy, gmina Kamień po swoich dochodach otrzymuje 20% wydatków, także maksymalna kwota jest 30%, ale nasz wskaźnik tutaj dochodowości na osobę w gminie pozwala nam osiągnąć tylko 20% i to jest jednorazowo właśnie tą decyzję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby, że jeżeli nie, to uchwała nr 296 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajowskim dnia 25 września 2014 roku zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajowskim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Krajeński na rok 2014-2015. Myślę, że pan skarbnik tu całą uchwałę przeczytał i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa za przyjęcie tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, nie wstrzymał się. Również nie widzę. Jednogłośnie. I przechodzimy do punktu następnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowaniu odpadami komunalnymi składającym przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejscu składowania deklaracji przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamień Krajewski i wprowadzenie, proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych należy ogłosić tekst jednolity aktu normatywnego, który był napisywany w okresach nierzadszych niż teraz na 12 miesięcy. W związku z powyższym ogłasza się tekst jednolity uchwały nr 21-160-2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamień Krajeński z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr
228223/2013 w Radnej Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013 roku. Czyli wprowadza się jednoczyty tekst dla całej gminy po uwzględnieniu poprawek, jakie nastąpiły od strony prawa i zostaje to umiejscowione w uchwale i tą uchwałę zatwierdza Rada Miejska. Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jest taka. Jeżeli nie, to czytam treść uchwały. Uchwała nr 297 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim dnia 25 września 2014 roku. W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca składowania deklaracji przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamień Krajeński. I paragraf numer 2. Uchwała wchodzi w życie i obieszczenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kto z Państwa za przyjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Dziękuję. I przechodzimy do punktu następnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Kamień Krajeński. Wprowadzenie proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała jest podobna do poprzedniej. Są naniesione poprawki i jest to forma finansowania sportu na rok 2013. Na tej podstawie możemy dopiero finansować, ale wcześniej musi Rada podjąć uchwałę podobną do poprzedniej. Proszę. Jest dyskusja? Jest. Myślę, że na komisji była szeroko omawiana. Czytam uchwałę. Uchwała nr 298 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim dnia 25 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Kamień Krajeński. I ogłasza się tekst jednolity Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Kamień Krajeński. I paragraf numer 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Dziękuję. I przechodzimy do punktu następnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. I pani sekretarz nie mogła jechać na szkolenie, także burmistrz wprowadzenie tutaj do tematu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, taką uchwałę Rada będzie zobowiązana podejmować każdorazowo. Tutaj będą jakie wybory. Chodzi tutaj o dodatkowe okręgi wyborcze, a mianowicie o zakłady, w których znajduje się więcej niż 15 osób, które są uprawnione do głosowania i urząd wtedy jest zobowiązany na podstawie podjętej uchwały przez Radę utworzyć dodatkowe okręgi głosowania. W Kamieniu odnosi się do DPS-u, czy tak zwany dom starców w Kamieniu Krajeńskim, pod numerem 1, tam jest więcej jak 15 osób do głosowania i znajdzie tam utworzyć okręgi wyborcze. Natomiast tutaj przy Karitasie w Kościele i wyborcy jest mniej jak 15, czyli nie będziemy tworzyć dodatkowego obwodu głosowania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś wziął temu pytanie? Jeżeli nie, czytam gdzieś uchwała nr 299 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim dnia 29 września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. I myślę, że tutaj nie będziemy czytać całej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa za przyjęciem za tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. I przystępujemy do punktu przedostatniego, odpowiedzi na interpelację. Proszę pana burmistrza. Szanowni Państwo, jest parę interpelacji i chciałbym odpowiedzieć. Mianowicie pierwszą interpelację złożył pan Aleksander Domański, przewodowa ulicy Wyspiańskiego i Spokojnej, ścieżki rowowej w gminie Kamień Krajeński. A mianowicie
mamy wstępnie przygotowaną opinię spokojną i myślę, że te środki, które dzisiaj przesunęliśmy, z upewnością wystarczą na dokończenie, czyli wyłania sztatu. Jesteśmy w trakcie przygotowania ulicy Wyspiańskiego i myślę, że gdzieś około 2 tygodni powinno być to zupełnie zakończone i wtedy przystąpimy do wylania tych wyrwaników i zakończenia tej inwestycji. Leśna jest w trakcie realizacji. Myślę, że w ciągu 2 tygodni, jeżeli nie będzie poślizgu, czy jakiś większy awarii na wodociągach, to powinna być dokończona. Praktycznie uważam, że 50% prac zostało wykonanych i systematycznie praktycznie jestem też na plac budowy. Zarówno wszystkich inwestycji na każdy nas nie mamy, a tam gdzieś coś się dzieje, staram się praktycznie codziennie być na inwestycji. Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową z minietami, to w ZIT-cie powiatowym mamy ujętą współpracę z gminą Sępólno Kamień i mam nadzieję, że w przyszłym rozdaniu uda się pozyskać środki i myślę, że tak tutaj podkreślają niektórzy, że będzie to jedna z bardzo często używanych ścieżek. Jeżeli chodzi co do ścieżki dokończenie na Orzełek, rozpoczynaliśmy projekty i teraz będziemy składać wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, aby na drugą dokończyć tę inwestycję i połączyć Orzełek. Byłby to pierwszy taki symptom realizacji ścieżek rowerowych i bezpiecznych przejść do miejscowości. Pani Teresa Dyskut złożyła polankę. Zgłosimy, to jest kościół na jeden również, tak? I zgłosimy. Cieszę się, że zgłosiła pani szybkość załatwienia sprawy. Myślę, że dotyczy to nas wszystkich. Udało się zorganizować i usunąć awarię i fajnie. Jeżeli chodzi o panią Bożenę Lewandowską, jeżeli odpowiedniki, to musimy się zwrócić do powiatu i jeżeli otrzymamy, to nie ma problemu, żeby jej zamontować. Natomiast jeżeli chodzi o wycięty kasztanów, musimy zlokalizować miejsce, które jest właścicielem tego terenu i wtedy podjęto stosowne decyzje i wystąpimy z wnioskiem. Uchwałą pierwszą, czy one muszą być wycięte, czy po prostu tego przycinka wystarczy. Pan Januszewski Bogdan, plan zagospodarowania przestrzennego gminy powinien być opracowany i w miarę posiadanych środków będziemy go realizować. Wstępnie powiedzieć na niektórych już powierzchniach, jest to robione tylko lokalnie, ale dobrze by było, żeby opracować całościowo dla całej gminy, żeby ktoś, kto przyjdzie, żeby wiedział, gdzie może co działać, chodzi o działalność gospodarczą, czy budowania zagród jednorodzinnych. Pan Rogoś, będą teraz niedługo negocjacje odnośnie utrzymania urządzeń energetycznych na terenie gminy Kamieńskiej i fajnie, że jest teraz zgłoszone, taką sprawę powszechną w tych negocjacjach, że sprawdzimy, skoro to jest nasze czy energetyki i jeżeli te energetyki są na ich koszuli, to jeżeli to jest nasze, to może trzeba to uwzględnić i naprawdę, że to tak się wygląda. Pan Baryla Kazimierz, modernizacja drogi do fermy. Szanowni Państwo, już sporo na ten temat żeśmy rozmawiali. Większość naprawy dróg lokalnych poprzez SPOK właśnie była w miejscowości Płosić. 5 lat praktycznie z rzędu byliśmy na Płociczu. W tym roku jest robiona najgorsza droga na Małej Cerpicy. Na drugi rok będzie robiona droga do szkoły w Dużej Cerpicy, bo to też jest w fatalnym stanie i dopiero dla Donata będzie dopiero, ale na fermę i trzeba po prostu zastanowić się, jaką technologią, czy technologią asfaltową,
czy po prostu mamy ten wśród kartony, czy porządną warstwę tłucznia umieścić i zabezpieczyć i to czymś tu zagęścić i będzie praktycznie to stanowiło porządną drogę przejazdową. Zgadzam się, że jest bardzo ciężko do przejazdu, ale jeszcze musimy wytrzymać na Kociczu. Jest to naszą bolączką drogi, ale powiem Państwu, że tak jak wcześniej powiedziałem, pięć razy rzędu byliśmy na Kociczu. Jedna droga została zrobiona w Obkasie, to jest odcinek Obkas i jeszcze tam troszeczkę jest niedokończone. I teraz pierwszy wyszliśmy na Małą Cerkwicę, na drugą, na Dużą. Także systematycznie siedzimy na drogach i to, co mamy zrobione na Kociczu, te drogi, które były nieprzejezdne, to naprawdę dobrze przyjęte, fajnie funkcjonuje, ale od razu nie jesteśmy w stanie całej gminy załatwić w sensie przejezdności tu. No i tutaj jeszcze jest taka sprawa na ulicy Symfoleńskiej. Są zawodnie kostki, tutaj radny też zgłosił i w tym tygodniu już postaramy się to usunąć, żeby nie było tych dziur. I dziękuję za zgłoszenie. Dziękujemy za wyjaśnienie integracji, czy wszyscy są zadowoleni, że jest informacja. Proszę pan Kamiński jeszcze. Pytałem pana, czy będzie możliwość korzystania z sali gimnastycznej z tematem. Jeden raz w tygodniu, dwie godziny zegarowe w miesiącach zimowych. Od listopada do połowy kwietnia, powiedzmy. Powiem inaczej. Są to nasze obiekty samorządowe i nie ma problemu, żeby one były udostępnione. Porozmawiam z panią dyrektor. Jest akurat mieszka w Zamartę. Myślę, że nie będzie żadnych problemów. Jeżeli by były jakieś problemy, to będziemy uczestniczyć w negocjacjach i nie ma problemu. To są nasze samorządowe i mają nam wszystkim służyć dobrze. Ja myślę, że tutaj dwa słowa, panie burmistrzu, do tej drogi. Bo to łączy ta droga gminę, znaczy dwa sołectwa, sołectwo Dąbrowa i Witkową. I to by skróciło na przykładowo czas, bo tam teraz jest niemożliwością, żeby przyjechać, ewentualnie ciągnikiem można jeździć, ale samochodem nie bardzo, bo to można zrobić powoliwe zawieszenie i tutaj naprawdę, panie burmistrzu, trzeba się zastanowić, jaka to droga ma być. Myślę, że stłucznia to nic nie da, bo to jest tam beton utwardzona, także tutaj akurat myślę, żeby coś pomyśleć, no porządnie ją zrobić. Także tyle ja tu co do tej drogi. Przechodzimy do ostatniego punktu. Zapytam. Jeżeli mogę jeszcze uzupełnić. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni będzie gotowa droga w Małej Cerkwicy i jest też bardzo technicznie dobrze rozwiązane to. I myślę, że zaprosimy radę, pokażemy, że w systemie tłuczniowym można wspaniale też drogę wykonać i będzie to praktycznie wspaniale. Dobrze. Przystępujemy do punktu ostatniego zapytania, wolne wnioski. Proszę pan Kucharski. Panie burmistrze, jeszcze o tych drogach trochę. Widzimy wszyscy, że trwa realizacja tych trzech dróg osiedlowych w Kamieniu. Wszyscy bardzo się cieszymy i prawdopodobnie będą ukończone. Ale ja już teraz zgłaszam taki wniosek, aby wytypować kolejne dwie ulice osiedlowe w Kamieniu, aby poczynić kroki takie, aby za 4 lata, bo myślę, że wcześniej pewnie się nie da, cieszyć się z otwarcia kolejnych dróg osiedlowych w Kamieniu. Dziękuję. Już odpowiadam. Dziękuję bardzo. Pierwszą drogą to powinna być zrobiona, dokończona ulica Obrotowa, około 200 metrów. Ona pozwoliłaby na jeżeli jest zakorkowana ulica, pominięcie i co obserwuję, że ostatnio dość często są korki, a tą ulicą lewą można by było ten mniejszy transport puścić i rozblokowuje to napięcie, jakie miasto powstaje. Dobrze, dziękuję bardzo, pan Leśniewski. Kolega Kucharski powiedział coś ważnego i coś mądrego, bardzo mądrego. Będzie nowa rada niebawem i dobrze by było, gdyby właśnie usiąść i zastanowić się, jaką mieć wizję rozwoju gminy i co robić w najbliższym czasie. Rozłożyć to w latach, tak jak kolega mówi, na 4 lata. I tutaj wplótłbym wątek Olka, mój zresztą też, ścieżki rowerowe, zaplanować,
wybrać może jakieś projekty jednego wykonawcę, który przez lata po kawałku coś tam będzie robił. Ale nie wycofywać się później z inwestycji, bo ktoś coś nowego wymyślił w trakcie realizacji tego planu, tylko uparcie dążyć do celu. Trzeba mieć wizję, trzeba zaplanować i realizować. Nawet jak to się odwlecze, 2, 3, 4 lata, ale coś będziemy robić. Efekty są później piękne. Mówię tak, ponieważ jakieś tam przemyślenia poprzednich kadencji. Jestem radnym przez 12 lat i widzę, co przez 12 lat się zmieniło. Na początku też czasami psioczyliśmy, że a tego nie ma, tego nie ma, ale po latach serce się raduje, jak otwieramy nowe obiekty, są nowe drogi. Pragnę tylko wspomnieć może, bo nie wszyscy wiedzą, że ruszyła budowa sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy. Zalewane są fundamenty. Przygotowujemy tam z panem dyrektorem nawet akt erekcyjny, żeby za 1000 lat, jak już sali nie będzie, a archeolodzy będą odkopywać, żeby widzieli, kto i kiedy to zrobił. Oczywiście to jest takie zadanie dla historyka, żeby dzieci wiedziały, co to jest akt erekcyjny. I cieszymy się z tego, że to zaczyna wyrastać już z ziemi i będzie. Czy za rok, czy za dwa, ale inwestycja będzie dokończona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Bingiel. Państwo, mieszkanie miało mnie żal, że ja jestem odpowiedzialny za budowę ulicy Leśnej. Ja dosyć mocno żeśmy się ścieli i wytłumaczyłem mu, że ja pracuję na oczyszczalni i mój dział jest tam, bo usuwam awarię wody. I stał pan z boku i mówi, daj mu spokój, bo nie jest winny. Od tego jest przeprostwo i jest pan mazur. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze radnych zająć głos? Jeżeli nie, to widzę sołtys Kucicza, a bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja mam taką prośbę tu ode mnie i od działaczy klubu sportowego, a odnośnie głównie chodzi o prezes mnie tutaj spytał, żeby to do pana burmistrza przekazać. Na ulicy, nie wiem jak to nazwać, no Polnej za wioską tutaj od pana Glazna jest położona, prąd jest położony ziemią i stoi 5 słupów już bez linii, które należą do energetyki. I chcieliśmy tutaj z prośbą do pana burmistrza, żeby wystąpił do energetyki, aby je pozyskać. My je sami zdemontujemy, bo by nam się przydały na boisku. Za bramką chcieliśmy założyć siatkę, żeby piłka nie leciała tam gospodarzowi pola. Także bym prosił, panie burmistrzu, bo chyba 5 słupów jest, stoi. Myśmy je sami zdemontowali i założyli na boisku. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pan. Dziękuję za poruszenie sprawy. Natomiast jaka jest możliwość, to akurat teraz jak będziemy podpisywać tą uchwałę porozumienie odnośnie utrzymania linii energetycznej, będę prowadził rozmowy i powiadomię, jakie efekty tego będą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Lewandowska, proszę. Panie burmistrzu, ale ja tutaj muszę się troszeczkę zgodzić z kolegą, że u nas były prace, wiadomo, 2 miesiące trwały. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, bo wychodziło, że miały być małe, a rozległy się do takiej prawdziwej inwestycji. I muszę zaznaczyć, że przez 2 miesiące ja nie widziałam pana Mazura, kierownika od inwestycji po Ciczu. Także moim zdaniem naprawdę coś jest nie tak. Bo jeżeli, no w sumie no ktoś tu za to odpowiada, tak? I no fakt, że tutaj każe się stara i dbał, żeby było jak najlepiej, ale muszę powiedzieć, że pana Mazura przez 2 miesiące po Ciczu nie widziałam. Dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu, panie się. Znaczy się, szanowni państwo, akurat praktycznie tak pan Mazur powiedzieć, ale zastępcy byłem praktycznie na bieżąco, codziennie żeśmy ustalali zakres. Z tym się zgadzam, pan burmistrz był. I z kolegą też do rady, bo na bieżąco wychodziły, tak jak przy remoncie starego obiektu wychodzi, że jeszcze to trzeba zrobić, jeszcze tak. Tutaj akurat, co mogę powiedzieć, niskie ukłony dla rady, dla zrozumienia tych naszych wydatków, bo miało być z początku wydane około 10 tysięcy i to miało wystarczyć.
a inwestycja rozrosła się do chyba 25 tysięcy i jest kompleksowo załatwiona w sensie estetycznym. Jest jeszcze pewien błąd techniczny, który został wykonany przy budowie tej sali, a mianowicie, szanowni państwo, nie ma tam fundamentów i dlatego trzeba będzie się przymierzyć i zabezpieczyć się, poddać odcinkami ten fundament, żeby ta sala się nam nie rozwalała. Mamy zabezpieczone dach, mamy odciekanie, mamy pomalowanie, kominy kolorowane, sala w środku jest zabezpieczona, a na końcu się okazało, że nie ma mosek fundamentów nie są umocowane. Dobrze, dziękuję bardzo. To się zdarza, burmistrz naprawdę dogląda, tylko że ja nie wiedziałam, że że to pan burmistrz obiegł tą salę. Dziękuję. W pomierzach to, co powiedziałem. Czy ktoś z państwa się chciałby zająć głos? Bardzo. Proszę. Aleja Dębowa, panie burmistrzu, w Zamartym. Dziura na dziurze. Jeżeli są mecze, to też przyjeżdżają różni goście, też nie mogą dojechać. Ja uważam, że najlepiej by musiała tam być równarka, żeby wyrównała tam te drogi, chociażby tam aż do lasu. Dziękuję. Znaczy się, jeżeli patrząc na Aleję Dębowej, to aleja prawie chroniona i rzeczywiście tam trzeba, jeżeli już trzeba z ostrożnością podejść, bo tam na tym przyjmie ręgę konserwator przyrody i z drugiej strony patrząc, no trzeba troszeczkę to wyrównać, może z jedną was zostawię różna, jak to wygląda, czy do Słowackiej są jeszcze jakieś opcji, czy to gmina trochę rada Słowackiej, to byśmy zrobili. Nie wiem, na dzień dzisiejszy nie obiecuję, muszę ustalić tą zasadę współpracy z panią Słowacką. Radą Słowacką. Dziękuję bardzo. Są też z Dąbrowy, proszę. Ja tutaj po prośbą jeszcze też ja, bo już kupę razy było to poruszane na wiosennych zebraniach, a propos zakrzaczeń przy drodze powiatowej, która jest do nas, występuje teraz na zebraniu, też zostało to poruszone, żeby już chociaż nie mówię, że w całości, ale są zakręty, które są tutaj koło pana Gaby, czy tam dalej. Dzisiaj się dużo mówi też o drodze rowerowej, czy te panie, które chodzą na walking. Wszyscy, dość dużo osób tam wybiera sobie trasę na Dąbrowę czy na Grzyby. Jest tak niebezpiecznie, te krzaki bezpośrednio wchodzą już na jezdnię, żeby chociaż tam skierować tych pracowników, bo wiem, że coś z urzędu tutaj powiatowego są skierowani, żeby chociaż te najbardziej newralgiczne momenty wyciąć. Bo naprawdę dzieje się tak niebezpiecznie, jeżeli się nie trafi na wymijanie, to jeszcze da się minąć, a jeżeli nie, to naprawdę dojdzie do tragedii tam. Także no, chciałbym, żeby to chociaż to przed zimą, chociaż te zakręty wyciąć. Wiem, że w całości nie jest to możliwe, ale chociaż na tych odcinkach. Panie Słowacie, sprawdzę na jaki długi okres ci panowie są jeszcze i myślę, porozmawiam z panem dyrektorem Ekiertem. Czy uda nam się przerzucić? Bo naprawdę tam jest takie, naprawdę bardzo jest. Witkowo też dołączyć do tego. I na Witkowo, nie jest tego na Witkowo również. Tam jest jeszcze zresztą ja, panie burmistrzu, tutaj już chciałem, ale Sołtys powiedział, bo ja chciałem na koniec też to powiedzieć. Także mieszkańcy naprawdę tutaj, jeżeli ktoś idzie, bo mówią, chodzą pieszo tymi kijami. Naprawdę jak zakrętu, żeby wyjeżdżać, jak tam ktoś idzie, to można się, może ktoś to wypali. Także naprawdę tutaj, ja mówię o tych pracownikach, no bo tu na zebraniu, kto tam pilnuje tych pracowników, bo w zasadzie jak się jedzie, to oni więc nie pracują tak, jak powinni pracować. Ja jechaliśmy do Lutówka i tam są dwie panie pracują na drogach i oni tam szybciej wycięli tą całą drogę aż z Lutówka do Sępólna i nasi tutaj nie wiem kto to pilnuje i kto odpowiada za to, czy pan burmistrz, czy kto, bo pytali na zebraniu właśnie Dąbrowy. Szanowni państwo, to są pracownicy Dziękuję. Cieszę, ktoś z państwa, pani dyskuj, bardzo proszę. Chociaż trzeba przyznać, że pracę, która rzeczywiście, tak jak na Sowiecie i mały na tych śródkach, rzeczywiście zmierzało się o wiele bezpieczeństwo. Bardzo państwo dzisiaj. No właśnie, tak. Bo ja zapomniałam, że mam radę, że to i cię taka zaraz. Tak, że to jest.
No to co? Ja oczywiście go podania mam, no to... Ja też tego porównać. Nasze dobrze, myślę, że to do pana dyrektora tutaj skierujemy. Z panem burmistrzem, pan burmistrz, zresztą to skierujemy. Czy jeszcze jakieś pytania są w związku? Jeżeli nie widzę, ja chciałem podziękować wszystkim państwu. I jak już tutaj było mówione, że nasza kadencja już właściwie się kończy. Jeszcze jedną sesję będziemy mieli w październiku, to pod koniec października. Proszę. Uroczysta. I to będzie taka, no, jak gdyby już ostatnia sesja, uroczysta, myślę. Chciała tutaj pani, no, pani Bożena nas ugłosić w Płociczu, może zobaczymy, może będzie w Płociczu i pokaże, pochwali się swoim, może, no właśnie. Miała być ta sesja dzisiejsza, wyjazdowa, ale akurat ze względu na wyjazdy pani sekretarz i wszystkie wyjazdy na szkolenie, bo wiadomo, że są wybory i teraz już wszyscy się szkolą, jak te wybory przeprowadzić i zresztą wiemy o tym wszyscy, bo no, wybory wiadomo, że szybko w listopadzie, 16 listopada już będą, myślę, że kampania już trwa. Także ja chciałbym podziękować za współpracę, no, mówię, że jeszcze jedna uroczysta sesja będzie i zakończenie naszej kadencji, podsumowanie czteroletniej kadencji. Także ja chciałbym na dzisiaj podziękować państwu za przybycie 100%. No i do następnego razu. Zamykam. Tak, 38. sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Ukraińskim. Dziękuję za przybycie i do zobaczenia na ostatniej sesji w październiku.